Dzień dobry kochani w nowym filmiku na moim kanale z kubkiem ciepłej herbaty, bo pogoda typowo jesienna. Zapraszam Was na kolejny odcinek Kawy z Koko. Co prawda nie mam tutaj kawy, tylko właśnie herbatę, ale to nie szkodzi, bo temat dzisiejszego filmu, mam nadzieję, że Wam się spodoba, będzie spowiedź. Tak, dobrze usłyszeliście, przedstawię Wam 7 grzechów urodowych, które popełniałam w przeszłości i 7 grzechów urodowych, które nadal popełniam, czyli teraźniejszość. Jesteście gotowi? Zaczynamy, bo trochę tego jest. Pierwszy grzech urodowy z przeszłości. Solarium. Jestem ciekawa, ile z Was korzystało z solarium w przeszłości. No może nie teraz, ale w przeszłości. I jak wielka ilość z Was przesadzała kiedyś z solarium. Ja się do tej grupy zaliczam, zdecydowanie. I kiedy solarium pojawiły się u nas w kraju, to zaczęłam z nich intensywnie korzystać. No bo przecież była taka moda. Trzeba było być pięknie opalonym, mieć ciemniejszy kolor skóry. Nieważne, że wyglądało się jak pomarszczona krewetka i ta skóra przybierała kolor pomarańczowy zamiast brązowy. Nieważne. Na solarium trzeba było chodzić. Wszyscy zresztą wtedy na to solarium chodzili. I ja jeszcze pamiętam te stare, stare łóżka. Później oczywiście pojawiły się tuby stojące, łóżka nowej generacji, Cadillaki, lampy brązujące. No było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale ja oczywiście jako młoda kobieta korzystałam z tej mody, która była wszechobecna i uczęszczałam intensywnie na solarium. A to się niestety dla mnie źle skończyło, dlatego że nabawiłam się odbarwień. Kiedyś Wam zresztą o tym opowiadałam. U mnie nie jest sprawa taka prosta, że są przebarwienia. Przebarwienia posłoneczne, przebarwienia w postaci jakichś brązowych plam, widoczne na skórze, nieco ciemniejsze niż kolor mojej skóry. Nie, 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 nie. U mnie są odbarwienia, kochani. Odbarwienia w postaci takich małych, białych kropeczek. I o ile jeszcze jesteśmy w stanie podziałać na przebarwienia, to na odbarwienia nie zrobimy już absolutnie nic. Po prostu w tym miejscu nie ma kompletnie już melaniny. Troszkę to przypomina coś w rodzaju bielactwa. Więc wyobraźcie sobie, że ten właśnie urodowy grzech, błąd, który popełniłam w przeszłości, kosztuje mnie naprawdę bardzo, bardzo dużo, ponieważ te odbarwienia mam tak naprawdę na całym ciele i najwięcej jest ich na tutaj, na ramionach, ale też na nogach. Tam jest ich najwięcej i tutaj nie jest w stanie ich przykryć żaden balsam brązujący, żaden samoopalacz. Je widać, niestety widać. Także solarium w młodości, w dużej ilości, ale mi się zrymowało, to nie była dobra opcja. Lecimy z kolejnym grzechem. Skoro jesteśmy przy opalaniu, to muszę Wam powiedzieć coś, co robiłam, żeby moja skóra szybciej się opalała. A ponieważ jestem naturalną blondynką i mam bardzo jasny kolor mojej skóry, musiałam coś kombinować, żeby ta skóra nie robiła się czerwona po opalaniu, a szybciej robiła się brązowa. No i co stosowałam? No oczywiście, że oliwkę. Tak, tak, stosowałam oliwkę, oliwkę taką dla dzieci, smarowałam się nią intensywnie, nie ma mowy o jakich w ogóle, jakichkolwiek filtrach, słuchajcie, zapomnijcie, oliwka to było jedno z najlepszych rozwiązań, jakie stosowałam. Testowałam też różnego rodzaju balsamy brązujące, które miały szybciej opalać moją skórę, masła kakaowe, masła z jakimś orzechem, nawet, słuchajcie, mój były chłopak kiedyś wpadł na pomysł, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest posmarować się benzyną. Wtedy jeszcze szybciej się opalamy. Dzisiaj jak sobie o tym pomyślę, to normalnie łapię się za głowę. Co młody człowiek jest w stanie zrobić, żeby może nie wyglądać lepiej, ale iść za pewnymi trendami, które w pewnym okresie się pojawiają. Także tak, smarowałam się intensywnie tą oliwką. Bardzo często źle się to dla mnie kończyło. A na mojej skórze pojawiały się takie bąbelki od poparzenia słonecznego, już nie mówiąc o tym, że czasami skóra schodziła mi w takich pięknych, dużych płatach, które jeszcze wtedy, pamiętam, ściągało się, no bo to była oznaka przecież, że się opalamy. O ludzie, było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, także drugi grzech
urodowy z przeszłości już znacie, lecimy z trzecim. Spanie w makijażu. Też mi się to zdarzało. Oczywiście to było w czasie, kiedy byłam jeszcze młoda. Intensywnie chodziłam na różnego rodzaju imprezy. No i po imprezie, no komu by się chciało zmywać ten makijaż? No komu? Więc szło się spać w tym makijażu. Już nie mówię o tym, że rano wstawałam, to miałam jedną wielką pandę pod oczami. Poduszka zawsze notorycznie była brudna, ale rano się zmyję. Co tam wieczorem? Idę spać, bo przecież nie mam siły. Już nie mówiąc o tym, że czasami po alkoholu nawet nie myślałam o tym. Nie chodzi tutaj o siłę, ale o tym, żeby w ogóle ten makijaż z siebie zmyć. I były też takie momenty w moim życiu, jeśli chodzi o makijaż, ale to już byłam naprawdę bardzo, bardzo młoda, a to były początki, kiedy byłam jeszcze taką nastolatką. Zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że w tych wszystkich filmach kobiety zawsze mają na sobie makijaż, idą w nim spać i rano wyglądają tak pięknie. No ja też tak chciałam. Trzeba było się położyć spać w tym makijażu, ale rano już nie wyglądało się wcale tak pięknie. Już nie mówiąc o tym, że odbijało się to na mojej cerze i oczywiście pojawiały się różnego rodzaju wypryski, jakieś przesuszenia, suche skórki, podrażnienia i cała reszta. No ale właśnie, ten makijaż nieszczęsny. My kobiety to dopiero mamy. Musimy codziennie rano się malować, żeby dobrze wyglądać, a później codziennie wieczorem trzeba ten makijaż z siebie zmyć. I no nie zawsze jest to przyjemne, czasami jest to bardzo uciążliwe, ale jednak ten błąd z przeszłości pojawiał się i zdarzało mi się, że szłam spać w makijażu. Czwóreczka. Przedłużane włosy. Też na pewno pamiętacie, była taka moda, kiedy pojawił się ten trend na przedłużane włosy. Ja swoje włosy przedłużyłam, miałam chyba 19 lat wtedy, pierwszy raz. I doskonale pamiętam ten zabieg, bo było to przedłużanie chyba metodą rakun, chyba tak to się nazywało, czyli na żywicę przyklejanie włosów, dużej ilości włosów do kilku naszych włosów naturalnych. Moje pierwsze włosy, które wypróbowałam wtedy, to były włosy azjatyckie, proste, czarne, bo ja jeszcze wtedy miałam czarne włosy. I doskonale pamiętam ten ból, kiedy już te włosy przedłużyłam, jak mnie wszystko ciągnęło z tyłu, jak mnie bolało, jak ciężko było umyć głowę, już nie mówiąc o farbowaniu. Ale pamiętam to do dziś. Później oczywiście wypróbowałam wszystkie możliwe metody, na ringi, na mikroringi, na jakieś wiązania, na keratynę, oj było tego dużo, włosów też różnego rodzaju przetestowałam, chyba wszystkich z możliwych i powiem wam, ten ostatni moment, kiedy przedłużałam włosy, prawie skończył się dla mnie tragicznie i prawie ogoliłam się na łyso, prawie, dlatego że moja wtedy przyjaciółka, świętej pamięci Gosia, z którą miałam bardzo dobry kontakt i to ona zresztą zawsze przedłużała mi włosy. Jak zobaczyła to, co ja miałam na głowie, to za swoją głowę się złapała i powiedziała: Anita, golimy, tutaj nic się nie da zrobić. Ja po prostu przenosiłam przedłużane włosy dłużej niż powinnam, bo z tego co pamiętam, to chyba maksymalnie nosiło się wtedy przedłużone włosy przez dwa miesiące, a ja przenosiłam je przez pół roku. I wyobraźcie sobie, te włosy, które mi odrastały od skóry głowy, one po prostu ze sobą się sklejały. Jeśli do tego dołożymy jeszcze spanie, gdzie przewracamy się na tej poduszce, włosy, których nie możemy rozczesać, bo ta końcówka tych włosów doczepionych jest sklejona gdzieś tam w połowie tego włosa, ten naturalny włos nam rośnie, wszystko robi się w jeden taki ogromny kołtun. Ja oczywiście sobie z tym radziłam, bo ja nosiłam wtedy włosy związane w kucyk i tego kołtuna nie było widać, ale po rozwiązaniu tego kucyka, no to słuchajcie, z tyłu głowy był jeden wielki kołtun. I jak Gosia to wtedy zobaczyła, no to mówię, złapała się za głowę, ale ja powiedziałam, nie ma mowy, bierz tu wszystkie swoje fryzjerki i rozczesujemy, zdejmujemy te włosy. I rzeczywiście siedziały przy moich włosach cztery fryzjerki, dłubały po kolei, żeby te naturalne włosy jakoś rozwiązać. Trwało to około 6-8 godzin,
Pamiętam, wtedy Gosia zamknęła też swój salon na jeden dzień, żebyśmy mogły to wszystko zrobić, ale się udało. Co prawda musiałam włosy bardzo mocno wtedy skrócić, obciąć całkowicie te końcówki, do których były przyczepione moje włosy, były te włosy sztuczne, ale się udało. Natomiast no, tej historii też na pewno nie zapomnę do końca mojego życia. Od tamtej pory nie przedłużyłam już ani razu moich włosów. No dobrze, ale mowa była o przedłużanych włosach, to musi być też mowa o przedłużanych rzęsach. I jeśli śledzicie mnie od początku mojego kanału, to zapewne pamiętacie, że ja nosiłam takie przedłużone rzęsy. Bo tu znowu pojawił się kolejny trend i kolejna moda na przedłużane rzęsy. Ja oczywiście się jemu poddałam. Chciałam sprawdzić, jak to jest. Co prawda u mnie to przedłużanie rzęs nie trwało długo, dlatego że źle się to odbijało na moich naturalnych rzęsach, ale testowałam różne metody, 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1, rzęsy naturalne, jakieś tam podkręcone i tak dalej, i tak dalej. To był jeszcze taki moment, kiedy ja chodziłam na studia i sama wzięłam udział w szkoleniu z przedłużania rzęs, co okazało się dla mnie kompletną klapą, ponieważ ja nie nadaję się absolutnie do takiej ręcznej robótki, grzebania gdzieś tam w tych rzęsach, przyklejania rzęs. Oj, no tak, to zupełnie nie dla mnie. Natomiast tak, przedłużałam rzęsy. Dzisiaj jak patrzę na te moje pierwsze filmiki i patrzę sobie też na zdjęcia, kiedy miałam te przedłużane rzęsy, to wiecie co, mam takie wrażenie, że moja twarz wyglądała zupełnie inaczej. Już nie mówiąc o tym, że tutaj nawet ta okolica oczu wyglądała inaczej. I dzisiaj raczej bym nie powtórzyła tego zabiegu, chociaż uważam, że jest on zdecydowanie bardziej komfortowy niż malowanie, tuszowanie rzęs każdego dnia i sprawdza się na jakieś wyjazdy czy na jakieś większe wyjścia, ale no ten trend dalej się ciągnie i cały czas widzę na ulicy kobiety, które przedłużają sobie te rzęsy, już nie mówiąc o tym, ile tych metod tak naprawdę powstało, jakie te rzęsy mogą być i o tym, że czasami kobiety z przedłużanymi rzęsami wyglądają bardzo dobrze, bo ten efekt jest bardzo naturalny, ale niestety w 70% przypadków ten efekt jest zdecydowanie za bardzo przerysowany. Te rzęsy widać z daleka. Najpierw idą rzęsy, potem idziemy my. I nie wygląda to za dobrze, ale tak, to był też taki grzeszek, który zrobiłam i do którego raczej nie wrócę. Kochani, zostały nam jeszcze dwa grzechy z przeszłości, i to będzie szósty grzech, kiedy przyznam się wam do tego, że w przeszłości bardzo mocno depilowałam moje brwi. I znowu mamy kolejną modę na mocno wyskubane brwi, u mnie też tak było, robiłam sobie takie cienkie brwi. Chociaż ja nie należę do osób, które posiadają jakieś mocne te brwi, włoski, takie powiedziałabym nawet krzaczaste. Nigdy te brwi nie dochodziło mi tutaj do środka, nie miałam z nimi jakichś większych problemów, ale oczywiście depilowałam je intensywnie, zwłaszcza, słuchajcie, tutaj od środka i to się skończyło dla mnie tak, że w tym momencie ja już tutaj nie mam włosków. I muszę je sobie niestety dorysowywać, doprawiać przy pomocy pędzelka czy cienia. Włoski oczywiście odrastają mi tutaj na łukach, o, w tych miejscach bardzo ładnie mi rosną, ale niestety tutaj już nie i próbowałam wszystkiego, jakichś różnych stymulatorów, porostów, rzęs, brwi itd., itd. Koniec, po prostu nie mam już w tym miejscu brwi, także tak. Depilowałam intensywnie, nie wyglądało to za dobrze, chociaż miałam tutaj w tych okolicach tak zwane plemniki. Tak jak patrzę nawet, słuchajcie, czasami na te moje stare zdjęcia, to też mówię, że za głowę się łapię, co ja po prostu kombinowałam, ale ta depilacja brwi było, robiło się to. I na zakończenie grzechów z przeszłości. Ostatni taki grzeszek, którym no muszę wam powiedzieć, czyli ten zbyt mocny makijaż, który miał zakrywać mi tak naprawdę jakieś moje
niedoskonałości skóry. I to było w czasie, kiedy oczywiście byłam młoda i stosowałam zbyt mocne podkłady. Za dużo tego wszystkiego na mojej skórze. Zbyt mocno wyrysowane oczy, jakieś mocno podkreślone kreski na dole, na górze, doczepiane rzęsy, dużo błyszczących kolorów na tych powiekach. Do tego jeszcze jakieś rozświetlacze. No masa, masa podkładu, korektora, efekt pandy pod oczami. Mam takie zdjęcia, trzymam je sobie na pamiątkę, żeby czasami do nich wracać i śmiać się z tego, jak ja kiedyś wyglądałam, ale rzeczywiście przesadzałam z tym makijażem. Dziś wiem, że to nie było dla mnie dobre i ukrywanie niedoskonałości przy pomocy makijażu to nie jest dobre rozwiązanie, wręcz przeciwnie. Sprawia, że tych niedoskonałości jest jeszcze więcej. No ale wtedy też wybór kosmetyków kolorowych nie był jakiś zbytnio ogromny. Nie było też dostępnych tych wszystkich perfumerii, które dzisiaj mamy, drogerii, marek zagranicznych. I nie da się ukryć, że kosmetyki kolorowe w tamtych czasach nie były jakieś dobre jakościowo, więc też nie miały dużej ilości albo wcale ich nie miały substancji jakichś pielęgnujących na naszą twarz. Więc przykrywanie tego, co było na twarzy, co się z nią działo, tych wszystkich zmian skórnych, jakichś wyprysków, niedoskonałości, to nie było dobre rozwiązanie. No ale tak, przesadzałam z makijażem. Przyznaję się do tego z ręką na sercu. Dziś tak już nie jest, jak zresztą widzicie, ale były to czasy. Były fajne czasy. Okej, mamy już za sobą spowiedź, jeśli chodzi o moje błędy z przeszłości urodowe. To teraz czas na to, jakie są te błędy z teraźniejszości urodowe. I przyznam się do was, tutaj wam do tego, co niestety jeszcze dalej mi się zdarza. I pierwszym takim błędem będzie to, że nie zawsze nakładam wieczorem pielęgnację. Potrafię być takim małym leniuszkiem, albo nawet dużym leniuszkiem. Zawsze zmywam makijaż, zawsze. Zawsze też oczyszczam moją skórę. Ale niestety nie zawsze nakładam na nią pielęgnację. I zdarza mi się to, przyznaję się do tego, po prostu czasem mi się nie chce. Nie chce mi się robić tych wszystkich pielęgnujących zabiegów. Serum, masaż, serum pod oczy, krem pod oczy, masaż, krem na noc, wklepywanie, wmasowywanie i cała reszta. Po prostu zwyczajnie mi się nie chce. Więc czasami zrobię ten demakijaż, umyję moją skórę i koniec. Nie nakładam nic, niech moja skóra sobie odpoczywa, ja sobie odpoczywam. Tak sobie to przynajmniej tłumaczę. Mam nadzieję, że to też nie jest jakieś złe rozwiązanie dla mojej skóry, ale tak, nawet najlepszym zdarza się, że po prostu tej pielęgnacji nie stosują. Kolejny błąd i kolejny grzeszek, który trwa u mnie już od wielu, wielu lat i do którego wam się teraz przyznam, to jest akryl na paznokciach. Zapytacie mnie dlaczego? A mianowicie dlatego, że moje naturalne paznokcie mają tendencję do zwijania się do wewnątrz. To się dzieje w przypadku paznokci u stóp, czyli też ten tak zwany wrastający paznokieć. I o ile u stóp mi to absolutnie nie przeszkadza i raczej paznokcie są króciutkie, dbam o nie u podologa, to jeśli chodzi o moje dłonie, bardzo, ale to bardzo mnie to irytuje, kiedy moje naturalne paznokcie zwijają się do środka. Nie wygląda to dobrze, a co za tym idzie, nie mogę ich sobie zapuścić. Nie mogą być dłuższe. Poza tym te końcówki tutaj, zawijając się do środka, bardzo często też się łamią. Jest to naprawdę uciążliwe. Dlatego też od wielu lat stosuję ten nieszczęsny akryl. Naprawdę, uwierzcie mi, od wielu lat. I to będzie może ponad 10. Moje naturalne paznokcie pod tym akrylem są w opłakanym stanie. Ja oczywiście pocieszam się tym, że paznokieć to jest część martwa i on sobie tam odrośnie, no bo tak rzeczywiście się dzieje. Natomiast nie jestem w stanie zrezygnować z tego akrylu, bo żel absolutnie nie trzyma się na moich paznokciach i próbowałam, stosowałam jakieś różne inne metody, już nie wspominając o tym, że hybryda totalnie nie daje sobie rady na moich paznokciach, więc ten akryl musi być. Taka dosłownie cieniutka, malutka warstwa tego akrylu na tych paznokciach jest. Dopiero później maluję je lakierem albo też nakładam lakier hybrydowy.
I często też pytacie mnie o to właśnie, jak dbam o te moje paznokcie, co robię, że one tak wyglądają. No to teraz już znacie ten mój sekret, że akryl podtrzymuje moje paznokcie w powiedzmy dobrym stanie. No powiedzmy dobrym stanie, no bo akryl, no nie oszukujmy się, to nie jest substancja dobra dla nas i nie jest coś, z czego powinniśmy korzystać cały czas. No ale ja już tak mam. I mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś taki moment, że wreszcie zrezygnuję z tego akrylu i coś zrobię z tymi moimi paznokciami. Oczywiście ja sobie raz na jakiś czas robię przerwę, no powiedzmy tam kilkutygodniową, ale to jest zdecydowanie za mało w przypadku osoby, która nosi akryl na paznokciach od wielu, wielu lat. Ale kiedy właśnie robię sobie tą przerwę i widzę, że znowu zaczyna się ten efekt, te paznokcie znowu zawijają się do środka, to po prostu coś mnie, słuchajcie, zżera od środka i znowu muszę nałożyć ten akryl. Także błędne koło, jest ten grzeszek, przyznaję się, tak, akryl na tych moich paznokciach jednak rządzi. No to teraz czas na trzeci grzech z teraźniejszości. Coś, co też już o mnie wiecie, jeśli oglądacie moje filmy, a mianowicie to, że przesadzam z ilością lakieru do włosów. Przesadzam, bo u mnie lakier do włosów to jest maksymalnie miesiąc. Maksymalnie. Ja po prostu nie znoszę, kiedy mam związane włosy, że gdzieś mi coś odstaje, gdzieś mi coś odchodzi, jakiś włosek mi fruwa, coś mi wpadnie na twarz. Nie znoszę tego, dlatego ten lakier do włosów po prostu mnie zwyczajnie ratuje. Więc przesadzam z jego ilością. Wiem, że nie jest to dobre i powinnam się z tym dobrze powstrzymywać, ale nie potrafię. No nie potrafię. A jeśli jeszcze do tego dołożymy to, że bardzo często noszę związane włosy, czego też nie powinnam robić i to, co też nie jest dla nich dobre. Zwłaszcza włosy związane w kucyk i zwłaszcza włosy upięte w tak zwaną cebulkę, czyli gdzieś tutaj na górze. Ale u mnie wygląda sytuacja tak, że ja mam włosy przetłuszczające się od skóry głowy. I tak jak dzisiaj widzicie mnie w rozpuszczonych włosach, tak za jeden dzień, maksymalnie dwa, rzadko się to zdarza, ale się zdarza. Moje włosy będą przyklapnięte, tłuste od skóry głowy. Ja po prostu z nimi źle się czuję, dlatego też je związuję. I znowu mamy kolejne błędne koło, bo tak, związuję włosy, które powinnam umyć. Nie myję ich codziennie, bo spędzam w łazience na ich suszeniu i przygotowywaniu masę czasu. Więc zajmuje mi to sporo cierpliwości, sporo czasu spędzonego w łazience, więc szybszą alternatywą dla mnie jest związanie tych włosów. Ale z drugiej strony, okej, związuję włosy, zaoszczędzam na czasie, ale działam na nie źle. To powoduje, że te włosy mi szybciej wypadają. Do tego dołóżmy jeszcze tą tonę lakieru. Same widzicie, nie jest dobrze. Ale skoro jesteśmy przy włosach, to kolejny grzech, który popełniam, a mianowicie prostownica, po którą sięgam notorycznie. Notorycznie. Moje włosy są naturalnie lekko kręcone i one po prostu po wysuszeniu dają efekt lwa. Ja mam ich tyle. Wygląda to komicznie i zabawnie. I gdybym nie użyła tej nieszczęsnej prostownicy, to ja bym wyglądała jak napuszony lew chodzący po ulicy. No przysięgam. Zawsze kiedy mój Max widzi mnie w łazience po suszeniu włosów, śmieje się ze mnie, że co ja po prostu mam na tej głowie, wyglądam jakby mi piorun trzasnął. No ale tak jest. Więc ta prostownica ratuje mi życie i codziennie po nią, codziennie, za każdym razem kiedy myję włosy, sięgam po nią notorycznie. I znowu wiem, że jest to złe dla włosów, wiem, że tak nie powinno być, ale słuchajcie, ja mam całą masę szczotek do prostowania włosów, szczotek do wyciągania. To i tak mi nic nie daje, bo nawet jeżeli wyciągnę moje włosy na szczotce i wygląda to przez pół godziny bardzo, bardzo fajnie, to już po godzinie znowu mam szopę i znowu mam efekt lwa, także nie. Prostownica to jest coś, co znowu ratuje mi życie, a w sumie to ratuje moje włosy. Szósty błąd urodowy, grzech urodowy, który nadal popełniam, to jest lenistwo. Tak, dobrze usłyszeliście. A chodzi mi tutaj mianowicie o mój celulit. Przyznaję się, mam celulit na nogach i na pośladkach.
I to nie jest taki celulit, który widać w momencie, kiedy się ściśnie skórę, czyli taka pomarańczowa skórka. Nie, to już jest kolejny etap tego celulitu. Natomiast jestem potwornym leniem. Działam oczywiście na ten celulit. Raz na jakiś czas wprowadzam bańkę chińską, robię jakieś masaże, stosuję kosmetyki, które mają niby działać drenująco, jakoś tam nawilżająco i tak dalej, sięgam po to. Ale ja po prostu po pewnym czasie wykonam kilka zabiegów i się poddaję. Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Ja nie widzę efektów. I mimo tego, że jako kosmetolog doskonale zdaję sobie sprawę, co jest przyczyną mojego celulitu, jak powinnam na niego działać, jak powinnam być systematyczna i w tym dokładna, to jestem leniem i nie robię tego sama tak, jak powinnam to robić. Po prostu po pewnym czasie się poddaję, robię sobie przerwę, potem zaczynam znowu i tak naprawdę to, co robię, kompletnie nie ma sensu. I błagam, nie piszcie mi o tym, że są jakieś skuteczne zabiegi, że dieta, że ruch, że woda, że cała reszta, bo ja o tym doskonale wiem, ale ja po prostu jestem leniem. I tak jak jestem w stanie dbać o swoją skórę na ciele czy na twarzy i wykonywać coś regularnie i stopniowo, to tak jeśli chodzi o walkę z celulitem, po prostu nie wiem, co mam takiego w sobie, jestem leniem. Czas zakończyć ten dzisiejszy film ostatnim grzechem z teraźniejszości. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Jestem też ciekawa, ile z Was odnajduje się w tych grzechach, które ja popełniam i też coś tam z nich ma, coś tam z nich robi. No ale słuchajcie, ten ostatni mój grzech urodowy, do którego Wam się przyznam, to jest mój makijaż. Ja niestety bardzo, bardzo lubię kosmetyki marek selektywnych i marek wysokopółkowych, jeśli chodzi o makijaż. I zdaję sobie sprawę z tego, że to, co mamy w kosmetykach kolorowych, jest w dużej części ogromną chemią. I tak jak staram się zwracać uwagę na składy kosmetyków pielęgnujących, tak niestety o tym makijażu zapominam. I nie wiem, z czego to się wywodzi. Być może dlatego, że jeszcze chyba nie doszłam do takiej decyzji, żeby pomyśleć o stosowaniu bardziej naturalnych kosmetyków kolorowych w moim codziennym makijażu. A może dlatego, że po prostu lubię te marki, po które sięgam, które niekoniecznie mają dobre składy, albo mają też dobre składy, ale coś tam w nich nie gra. Są jakieś substancje kontrowersyjne albo takie, które niekoniecznie będą dobrze wpływały na naszą skórę. I chciałabym to w przyszłości zmienić. Chciałabym pomyśleć o tym, jak zadbać bardziej, jeśli chodzi o mój makijaż, właśnie pod tym kątem i sięgać po kosmetyki, które będą miały mimo wszystko lepsze składy. Ale wy wiecie, jak to jest. Jak przykładamy uwagę do jednej rzeczy, to niekoniecznie koncentrujemy się na drugiej, a powinno tak być. I może w pewnym momencie dojdę do tego, że zacznę bardziej przykładać uwagę do jednak tych kosmetyków kolorowych. Bardzo bym sobie tego życzyła i chciałabym, żeby to się zmieniło u mnie. Niestety nadal jest tak, że tak jak mówię, lubię kosmetyki marek selektywnych, marek wysokopółkowych. Wiem, że czasami są one w składach bardzo śmieciowe, ale ja po prostu je lubię. I lubię je ze względu nie tylko na to, że są to popularne jakieś tam marki i ładnie wyglądają i wprowadzają nowe trendy i mają fajne kosmetyki pod względem kolorystycznym czy też popularnym, ale też ze względu na to, jak wyglądają te opakowania, a ja należę do osób, które można by powiedzieć, że są takimi srokami, więc lubię, jak te opakowania kosmetyków kolorowych ładnie się prezentują. Także widzicie, mogłabym się tutaj tłumaczyć i tłumaczyć z tych moich wyborów, a tak naprawdę chodzi o to, że dalej popełniam błąd, jeśli chodzi o mój makijaż i stosuję kosmetyki, które nie mają dobrych składów. Chcę to zmienić, mam nadzieję, że to za jakiś czas się stanie, także życzcie mi w tej kwestii powodzenia. No dobrze. Doszliśmy do końca. Przedstawiłam Wam 7 grzechów z przeszłości i 7 grzechów urodowych z teraźniejszości. I teraz już wiecie, że nie jestem wcale taka idealna i że tak jak wszyscy popełniam różnego rodzaju błędy i mimo tego, że jestem z wykształcenia kosmetologiem i zdobywam wiedzę w jakiejś tam dziedzinie i też staram się Wam ją tutaj przekazać, to ja też popełniam błędy. Jestem człowiekiem, popełniam błędy, coś, co sprawia mi przyjemność i po to korzystam, albo też z lenistwa, albo po prostu mi się nie chce. No,
Już wiecie dokładnie o co chodzi. I teraz moje pytanie do Was. Jestem bardzo ciekawa, czy zdobędziecie się na odwagę i napiszecie mi w komentarzach, jakie Wy popełniacie błędy. Ok, mogą to być błędy z przeszłości i mogą to być błędy z teraźniejszości. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u Was i do czego jesteście w stanie się przyznać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i za poświęcony czas, za to, że obejrzeliście tą moją małą spowiedź do końca. Trzymajcie się ciepło i oczywiście jak zawsze widzimy się w kolejnych publikacjach. Buziaki, pa!